Dwa fragmenty z książki Agnieszki Pichowej, Pamiętniki jasnowidzącej. Przyszedł do mnie oficer z papierosem w ustach. Zwróciłam mu uwagę, żeby natychmiast rzucił papieros w piec lub za drzwi, gdyż nie znoszę wszelkiego rodzaju tytoniu i przeszkadza mi w spokojnym patrzeniu wzrokiem ducha. Usłuchał. Byłam jeszcze trochę niespokojna po tym, co przeżyłam z rana. On zapytał, czy pani może mi powiedzieć, po co tu przyszedłem? Nie wiem, odparłam krótko, przeżyłam coś przykrego, nie jestem zupełnie spokojną. Proszę zaczekać minutę, zaraz przyjdę i rozpatrzę. Poszłam pomodlić się i już w trakcie modlitwy ujrzałam życie tego oficera. Ujrzałam naraz z tego tyle, że przyszedłszy z powrotem nie wiedziałam, od czego mam zacząć. Lecz odezwał się sam. Słyszałem o pani nadzwyczajne rzeczy i przyszedłem także po radę do pani, więc jeśli pani już może, niech mi pani z łaski swej odpowie na moje zapytania. Skreśliłem je sobie już przed przybyciem tu. Powiedział pierwsze pytanie, wymienił imię panienki i zapytał, czy mogę mu coś powiedzieć o tej istocie, nie mówiąc, że to jest jego narzeczona. Odrzekłam mu, że resztę zapytań nie potrzebuję czytać, gdyż wiem, o co chodzi. Powiedziałam mu, jak wygląda jego narzeczona, skąd przyjechała, jak się poznali. Lecz on chwilami przerywał mi. Kiedy mu powiedziałam, że narzeczoną swą krótko zna, rzekł. To prawda. Przyjechała z głębi Rosji, gdzie bawiła 2 lata. Pokręcił głową mówiąc, nie wiem, prawdopodobnie pani się myli, bo tego wcale mi nie mówiła jej babcia. Opisałam mu, jak ta babcia wygląda i gdzie według jej opowiadania spędziła wnuczka te 2 lata. A ja tymczasem widzę tę panienkę z butelkami w rękach, obsługującą gości i bawiącą się wesoło. Widzę także jej ciało, widzę, że nie jest zdrową, przechodziła taką a taką chorobę i są jeszcze ślady po tym. Było mi przykro mówić o tym, lecz jeden z dobrych duchów wprost trzymał mnie za ramiona, każąc mi to wszystko powiedzieć. Gdy wymieniłam rodzaj choroby, oficer zerwał się na równe nogi, zaczął nerwowo chodzić po pokoju, wreszcie stanął przede mną, mówiąc, dużo prawdy mi pani powiedziała, ale niektóre rzeczy są tak straszne i nieprawdopodobne, szczególnie co do tej choroby, że pani sobie może nawet nie zdaje sprawy, jak ciężko pani obraziła moją narzeczoną, którą niebawem mam poślubić. Niech mi pani wierzy, gdyby to zrobił kto inny, to zabiłbym go na miejscu. Niech pani popatrzy dobrze, przecież to jest dziecko takie czyste, młode, bo niespełna 18-letnie. Ona nawet jeszcze mi się nie pozwoliła pocałować, prędzej nie, aż po ślubie. Przykro mi była cała ta scena, lecz dobry duch kazał mi mówić dalej, po powrocie ode mnie niech pan powie swojemu przyjacielowi lekarzowi, żeby zbadał ją osobiście. A to dlatego, że gdyby pan nie uwierzył mi i ożenił się, a dowiedział się smutnej prawdy po ślubie, zastrzeliłby pan nie tylko ją, lecz i siebie. A pan ma żyć jeszcze, mając matkę i rodzeństwo, którym ma być jeszcze podporą w życiu, a przy tym sam należy pan do budzących się duchów. Oficer wypadł z mieszkania, nie żegnając się wcale. Zamknęłam za nim drzwi i niemal jęknęłam, Boże, jakie ciężkie zadanie. Za 5 dni przyszedł ten sam oficer bardzo zmieniony, dziwnie złamany i zaczął mówić pokornym głosem, kryjąc twarz w dłonie, pani miała rację. Nie chciała się dać zbadać mojemu przyjacielowi. Została zbadana przemocą, a przyciśnięta do ściany wyznała wszystko. Więc prawdą jest, pani uratowała mi życie. Jakże się pani odwdzięczę. I czy ma pani jakie lekarstwo, bym zapomniał o tym przykrym epizodzie mego życia, bo mi to sen odbiera i staje się taki jakiś niesamowity. Nie wiem, nie wiem, czy o niej kiedy zapomnę, ja ją tak kochałem. W tejże chwili odczułam przy sobie opiekuńczego ducha i powtórzyłam podane przez niego myśli, nie ma wypuszczać ze swej opieki tej nieszczęśliwej, gdyż nie tyle winna tu ona, ile babka chciwa pieniędzy, która popchnęła ją na tę drogę, chcąc ją wydać potem za mąż za bogatszego człowieka i mieć się przy nich dobrze. Dziewczyna wówczas nawet 15 lat nie miała, kiedy ją babka na tą drogę popchnęła, a zarazem nauczyła ją, jak się ma maskować przed ludźmi, jak się ma zachowywać w towarzystwie, by udawać bardzo porządną. Duch opiekuńczy polecił oficerowi,
by ją dał do lecznicy i dopomógł jej, aby później sama mogła uczciwie pracować na siebie. Pieniędzy, które chciał mi dać w nagrodę za radę, niechaj także użyje na ten cel. Bogaty fabrykant w przebraniu chce wypróbować moje jasnowidzenie. Pewnego dnia wieczorem po modlitwie zostałam przeniesiona duchem do pewnego hotelu, gdzie siedziało sześciu panów, którzy żywo gestykulując rozmawiali na temat jasnowidzenia. Były to same tak zwane grube ryby. Czterej z nich byli przekonani, że jasnowidzenie istnieje i że trzeba się poważnie zastanowić nad takimi sprawami, dwaj inni upierali się, że to blaga oszustwo, i twierdzili, że wcale nie wierzą w to, jakobym mogła coś widzieć poprzez mury, a tym bardziej widzieć coś z życia jakiejś osoby, której wcale nie znam. Zrobili wreszcie zakład. Jeden z tych dwóch niewierzących rzekł: dobrze, pójdę tam i jeśli będzie wiedziała, kto jestem, tylko kto jestem, jeśli się przekonam, że widzi, płacę beczkę wina i 200 koron. Widziałam wyraźnie wszystkich sześciu. Zaraz potem zasnęłam, odeszłam w zaświaty z moimi dobrymi przyjaciółmi. Następnego dnia jeden z tych sześciu panów, ten, który się podjął tego zadania, zapukał do mych drzwi. Był to majętny fabrykant, lecz tego dnia przebrał się. Miał na sobie połatane ubranie robotnika, ręce brudne. Ledwo wszedł, zaczął mówić błagalnym głosem: szanowna pani, słyszałem, że pani taka miłosierna dla biednych ludzi. I ja jestem biedny. Co mi pani poradzi? Jak mam sobie ułożyć życie? A może mi pani na początek pomoże, bo jestem bez pracy. Wiedziałam już, kto to jest, powiedziałam mu: no, rzeczywiście, pan wygląda na bardzo biednego człowieczynę, bo ubranie, które pan ma na sobie, nie jest pańskie, ale za to bielizna już jest pana własnością. Chociaż koszulę przykrył pan brudnym półkoszulkiem. Nie rozgniewałam się, lecz raczej rozśmieszyła mnie cała ta komedia. W tejże chwili ujrzałam swojego opiekuna, jak uśmiechał się, kładąc palec na usta na znak, bym jeszcze milczała. Poprosiłam gościa, by usiadł i powiedziałam, że za chwilę wrócę. W kilka sekund pouczył mnie duch ochronny, co mu mam powiedzieć. Między innymi polecił, by owe 200 koron dał na biednych. Wróciwszy mówię: jak się panu chciało tak brudzić te ręce? Prosił mnie jeszcze, bym mu powiedziała, jak to zrobił. Opisałam mu, że widzę, jak wziął kawał węgla do ręki, pocierał nim ręce, a służąca lała mu na nie zimną wodę. Tymi brudnymi rękami nacierał sobie potem szyję i twarz. Twarz wytarł następnie jako tako ręcznikiem, szyję już mniej, a ręce zostawił aż oschły z tym brudem i dopiero później trochę wytarł. Fabrykant zawołał: dosyć już, dosyć, więcej do przekonania mnie nie trzeba. Nadmieniłam mu także o tej beczce wina i 200 koronach, mówiąc to, co polecił mi duch ochronny. 200 koron możecie dać dla biednych dzieci z krof ulicznych i anemicznych, ale beczkę wina, jeśli już tak koniecznie chcecie, wypijcie sobie sami, ja z wami pić nie będę. Lecz fabrykant odezwał się: droga pani, ja dam jeszcze drugich 200 koron i więcej dla biednych, ale winko pani z nami wypije? Muszę przebłagać panią za to, że nazwałem ją oszustką. I prędko oddalił się. W niedzielę nadjechało auto z nim i jego trzema kolegami i chcieli mnie zabrać, by dotrzymać danego słowa. Wiedziałam o tym już wcześniej. Opiekun polecił mi ubrać się i wyjść z domu na całe pół dnia na przechadzkę w pola, lub do kogoś znajomego, lecz nie mówić nikomu, gdzie idę, powiedzieć tylko, by powiadomiono panów, którzy się zgłoszą do mnie, żebym z nimi pojechała. Niechaj na mnie nadaremnie nie czekają, bo nigdzie nie pojadę i wina z nimi pić nie będę, i niech się nie ważą przyjeżdżać do mnie w nadziei, że urządzą jakąś bibę. Wkrótce po moim odejściu nadjechało auto. Choć im powiedziano, że mnie w domu nie ma i powtórzono moje polecenie, mimo to czekali na mój powrót całe 4 godziny. W końcu, widząc, że się to na nic nie przyda, odjechali, zostawiając mi list z prośbą o przyjęcie ich w innych ważnych sprawach oraz z obietnicą, że pieniądze, które mieli użyć na wino, obrócą także na dobry cel.